Szczęść Boże, ksiądz Michał Laski z diecezji radomskiej. Aktualnie przygotowuje się w Centrum Formacji Misyjnej do wyjazdu na misję na Alaskę. Droga powołania. Pierwsze myśli o kapłaństwie zaczęły rodzić się w moim sercu w Wielki Piątek, kiedy moje serce przeniknęła taka myśl, a jeśli to prawda, że Chrystus za mnie umarł konkretnie. Ta myśl nie dawała mi spokoju i cały czas gdzieś w moim sercu to pytanie brzmiało. Następnie zaczęły się rodzić właśnie myśli o kapłaństwie, że w ten sposób chciałbym Panu Bogu podziękować za to, że oddał za mnie życie, że wykupił mnie z moich grzechów. I dlatego po maturze wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu i jestem kapłanem tej diecezji. Dlaczego chcę wyjechać na misję? Zawsze w moim życiu kleryckim czy kapłańskim przewijali się misjonarze, którzy opowiadali w jakiś sposób o swojej pracy, o ludziach, którzy czekają na głoszenie Chrystusa. I takie myśli w moim sercu cały czas były, ale w jakiś sposób zostawiłem Panu Bogu drogę, żeby On sam tym powołaniem misyjnym pokierował. I kiedy byłem właśnie na czwartym roku w Wyższym Seminarium Duchownym, przyjechał do nas biskup z Alaski, który opowiadał, zachęcał i oczywiście zapraszał do takiego wyjazdu. I w tamtym momencie poczułem również w sercu, że to jest ten kierunek, gdzie chciałbym kiedyś w przyszłości wyjechać. I na modlitwie, już jako kapłan, Pan Bóg wzywał mnie właśnie, żeby gdzieś podjąć taką decyzję. I poszedłem do księdza biskupa o takie pozwolenie, aby zwolnił mnie z parafii i aby mógł się przygotować do takiego wyjazdu. Rozpocząłem formację, która trwa przez cały rok. Język, też umocnienie wiary, wspólnoty. Będę wyjeżdżał na Alaskę, aby głosić Chrystusa ludziom, którzy czekają półtora miesiąca na Eucharystię, bo brak kapłanów jest wielką taką potrzebą, żeby tę lukę gdzieś zapełnić. I oczywiście zawsze, kiedy spotykam się z ludźmi, proszę ich o modlitwę za mnie, za misję, bo wiem, jak ważna jest takie wsparcie modlitewne. Dlatego też pamiętajmy w swoich modlitwach o klerykach, którzy są na misjach, którzy tej modlitwy na pewno potrzebują. Dlatego zachęcam, aby każdy z nas otoczył swoją modlitwą kleryków przebywających na misjach.